się, że znowu wyjeżdżam? Nie. Ale zawahałaś się. Sam jesteś, zawahałaś się. Diabełku, cieszysz się, że pan wyjeżdża? Szczęście do takich losowych kontroli. To znaczy za każdym razem, kiedy przechodzę przez bramki bezpieczeństwa, przez security check, niezależnie od tego, czy to jest Okęcie, czy to jest Frankfurt, czy to jest jakiekolwiek inne lotnisko, tak naprawdę zawsze jestem wylosowywany, być może ze względu na moją zakazaną gębę, do tego, żeby mieć tą losową kontrolę, tam dotykanie tymi papierkami i tak dalej, czy nie przewożę jakichś narkotyków. I teraz, jako że lecę w tej chwili do Neapolu i lecę przez Wiedeń, i nie było jakichś takich możliwości wcześniej, to wziąłem ze sobą jednego dodatkowego laptopa, z którego będę prowadził szkolenie, ponieważ to musi być laptop z tymi wszystkimi zabezpieczeniami rządowymi, wojskowymi, amerykańskimi, no bo ze swojego własnego szkolenia poprowadzić nie mogę. I wziąłem tego laptopa przedwczoraj z Wenecji, przywiozłem go do siebie do Warszawy i z Warszawy teraz wiozę go do Neapolu. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak zostałem sprawdzony na tych bramkach bezpieczeństwa, czy przypadkiem tam czegoś nie ma, ja nie mam gwarancji tego, kto wcześniej pracował na tym laptopie. Czy przypadkiem ktoś nie ściągnął sobie tam jakiejś kreseczki, czegoś bardzo dobrego dla tej osoby. I tak w pewnym momencie mnie tknęło, że przewożenie rzeczy, które nie są nasze i których nie wiemy, kto wcześniej używał, to nie była najrozsądniejsza decyzja. Ale na szczęście jestem już po tej stronie. Już dawno nie leciałem nigdzie w trakcie, kiedy było słońce na dworze, w sensie dzień. Bo jakoś przez tą permanentną i wieczną zimę ciągle tylko ciemno i ciemno i ciemno. Okazało się, że ta biała karteczka polegała na tym, że trzeba zmienić miejsce. Nie dało się zmienić tego miejsca, bo to jest jakaś w ogóle kosmiczna polityka, że każdy ma się iść dokładnie tam, gdzie jest wyznaczony na wydruku. Pani główna stewardessa przesadziła wszystkie możliwe osoby praktycznie, a ja niestety siedzę znowu z lewej strony samolotu. Chciałem siedzieć z prawej, żeby na tym drugim połączeniu pokazać trochę inne obrazki. Mówi się trudno.
więc wstępnie moje wrażenia z Neapolu, a jestem tutaj po raz pierwszy ever, są następujące. Jeżdżą tak jak Włosi. Czyli trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy wchodzi się na ruchliwą ulicę, to nie można czekać, że ktoś się zatrzyma, bo oni się nie zatrzymają, tylko cię w jakiś sposób wyminą. Trzeba wchodzić odważnie, z impetem i generalnie liczyć na to, że się uda przejść żywym na drugą stronę ulicy. To jest wrażenie pierwsze z Neapolu. Wrażenie drugie z Neapolu jest takie, że to jest koszmarny, totalny i absolutny bajzel. Po prostu wszędzie. Nie wiem, czy widziałem samochód, który był nieobdarty. Jestem akurat w takim miejscu, teoretycznie przy samym lotnisku, przy samej jednostce Navy SEALs, których będę w tym tygodniu szkolił. I naokoło totalnie nie ma nic. Przyznaję się, przebiegałem przez autostradę w niedozwolonym miejscu dwukrotnie, bo to był jedyny sposób, żebym się dostał do jakiegoś normalnego sklepu, żebym mógł sobie kupić chociaż butelkę wody. I trzecie wrażenie z Neapolu. Wszyscy palą. Absolutnie wszyscy. I jeszcze jedno. Ci ludzie, którzy palą, oprócz tego, że palą jadąc, trzymają kierownicę i w jednej ręce trzymają właśnie, oprócz kierownicy, papierosa, w drugiej ręce trzymają oczywiście telefon komórkowy, przez który rozmawiają, to potrafią robić to jadąc skuterem. Oczywiście bez kasku, bo po co? Także muszę poznać to miasto bliżej, zanim będę mógł ci o nim opowiedzieć, bo póki co to jest po prostu jakieś... Dobra, nie będę się wypowiadał, dopóki nie zobaczę więcej. Natomiast póki co to jest kolejny odcinek trenerskiego życia w obrazkach i faktycznie dzisiaj miałaś okazję zobaczyć parę obrazków. Za chwilę wracamy z powrotem do merytoryki. Dlatego jeśli podoba ci się ten vlog i jeżeli lubisz to przeplatanie tych obrazków i faktycznie treści związanej z skuteczną komunikacją, poprawianiem swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych w scenariuszach przejmowania władzy nad światem, kliknij na dole przycisk subskrybuj, a najlepiej zostaw komentarz, jeżeli byłeś w Neapolu, jest tu coś szczególnie wartego zobaczenia, koniecznie daj mi znać w komentarzu, jestem tutaj jeszcze przez 3,5 dnia, więc z przyjemnością skorzystam z twojej rekomendacji, dlatego zobaczymy się jutro, dzięki, do zobaczenia, cześć! We'll be right back.